3 dni, które spędziłem w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, jeden dzień w Chicago, reszta stolica kraju Waszyngton, potwierdzają, że Polska ma czas największej bodaj od 100 lat, od czasu prezydentury Wilsona, a koniunkturę w relacjach polsko-amerykańskich. W tym samym czasie był i prezydent Rzeczypospolitej, który wygłosił przemówienie na zgromadzeniu ogólnym ONZ, ale też ministrowie obrony narodowej i spraw zagranicznych. A zwiększa się obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Coraz intensywniejsza jest współpraca, nie tylko militarna, w sensie zakupu sprzętu, ale także współpraca energetyczna. Dywersyfikujemy źródła gazu. To w kontekście właśnie gazu z Ameryki. Ale może to, co najważniejsze, to fakt, że Polska stała się istotnym, a może najistotniejszym partnerem USA w Europie po Brexicie, kiedy Wielka Brytania przestaje być członkiem Unii Europejskiej, a gdy nowy prezydent Trump zmienił pewną filozofię polityki Białego Domu i przestał traktować Niemcy jako pośrednika, most między USA a Unią Europejską, stawia na relacje bilateralne i przez to rola Polski bardzo wzrasta. A więc mamy czas mega koniunktury w relacjach Warszawa-Waszyngton. Obyśmy potrafili to i w wymiarze geopolitycznym, i w wymiarze ekonomicznym, militarnym, bezpieczeństwa wykorzystać. Pozdrawiam z Waszyngtonu.